Cinderblock. These extortionist scumbags are gathering in two main groups, but sweep the area too, in case of stragglers. Oh, and do it all sweet and silent. Don't want these fuckers calling in a shitstorm on our heads. Okay. Do us a favor, Fang, and keep your mouth shut. Właśnie. Mission objective. Eliminate all extortionists, czyli dwóch. Complete mission opcjonalne po cichu. Tylko pytanie, gdzie oni są, kurczę. Jak taki kawał drogi musimy tam... Tu są. Ożeż, panie. Tylko teraz co wpływa na to, żeby ktoś nas nie zauważył? To nie ma tak jak w XCOMie, my w ogóle w jakiejś dziurze jesteśmy. Nie ma tak jak w XCOMie, zdaje się, że... Czy my jesteśmy w stanie tu wejść? O kurde. Okej. Okay. Melee attack instantly disable enemy is alerted. Crouch of sneak, dobrze. Raid magma melee. Okej. Okay. Dobrze, ile mamy AP? To przede wszystkim musimy... Osiem AP. No ale tamten, aha, tamten gość jest jakiś. Like my mom used to say, if you want someone to shut up, punch them in the throat. Okej, okay, dobra. A tam co za gostek jest? Cywil jakiś. Ile ty masz jeszcze tych punktów? Nie, w ogóle masz pełną ruch, punktów ruchu. No dobra, to idziemy do góry tutaj. A, czyli na razie to chyba sobie możemy po prostu zaznaczyć i zrobić po prostu tak. Ty jesteś po cichu, więc rozczaj sprawę. Patrzysz w tą stronę. Widać coś tu? W ogóle jak wygląda teren? A tu w ogóle musisz zeskoczyć, pyk, pyk. I za ciężarówkę, ok. Indigo, ty też proszę mi tutaj tak. Zniżamy. A, nie możesz przejść, bo cię pewnie zastawiają. Nasze mięśniaki. Beat standing still. I like not getting shot. Moving is a good antidote to think. Oh, kurde. Find another way up there. Undetected. Okay. Czy jakiś tutaj mnie widział? A czy widział? Jeszcze mnie nie zobaczył. To znaczy chyba gra, że tak powiem, zatrzymała w tym momencie przed tym, jak mnie goś zobaczył, bo ja go zobaczyłem wcześniej. Tak się domyślam. No dobra. A, bo my jesteśmy w trybie teraz, powiedzmy, takim, że coś niby nas zobaczyło.
Okej, okay, dobrze. To teraz musimy bardzo... Tam jest gość. A, bo oni tu stoją, kurczę. Tu gość stoi. No to tak to mnie na pewno zauważy. Tylko jak ja tam mogę wejść na górę? Stąd tu jakieś schody czy coś? Tu są schody. Czysto. To biegniesz tu? Dobiegniesz, dobrze. Skąd będziesz miała jakiś widok na tego gościa, jakby sprawy poszły źle? Stąd. Ach, kamera troszkę wariuje jeszcze. W zasadzie znikąd. Okej. To wy tędy raczej nie przejdziecie, bo tu będziecie na widoku bardzo. Więc ty się wracasz w tamtą stronę. Okej. A ty możesz co najwyżej zobaczyć, jaki masz tam... No właśnie, jakby co, to ty będziesz miała tutaj strzał, ale na razie będziemy po cichu to robić, więc czekamy. Free mode, dobra. Teraz nas nie zauważył, tylko pytanie, gdzie on patroluje, czy on nie łazi tutaj tak w prawo, w lewo, powiedzmy. Tam jest ktoś drugi w środku. Tylko pytanie, czy na dole, czy na górze? Jeszcze nie do końca rozumiem, jak ta mechanika stealth działa tutaj. To znaczy, czy jakbym tędy wyszedł z tej strony, to powiedzmy, goś mnie zauważy. No, niby tu sygnalizuje, że mnie zauważy. Więc jakby to pokazuje, że jednak powinienem iść na drugą stronę. O! To znaczy, to ja go zauważyłem, czy on mnie widzi w tym momencie? Jak tamten, czy ja nie mogę teraz przebiec? Nie, mogę przebiec. Wydaje mi się. To tylko ja go zauważyłem. Okej, dobra, to już kapuję mniej więcej. Podchodzimy tutaj. Ty zostajesz tu jakby co? Ty z tą snajperą. W sumie dobrze by było jakby tu być, tylko nie wiem, czy tam goście nie zauważy. Żeby mieć ostrzał w tamtym kierunku. Nie ty! Ja cięż kurczę. Ty. Okej. Free mode. Aha, jest free mode teraz. Dobrze. O, się goś zaciął. Też tutaj jest ważne, bo tu jest ikonka, w którym kierunku patrzy nasz gość. Więc to też jest istotne. Tylko jak gość jest tutaj, to my tędy po cichu nie podejdziemy. Więc ja podejrzewam, że musimy wejść tędy do środka, tamtego załatwić i tego później podejść od tyłu. Tak chyba trzeba będzie zrobić, bo nie widzę innej. Myślałem, że po tych schodach się da, ale on tam po prostu siedzi, więc... Dobra, dobra, ty się nie przygotowuj do wielkiego wejścia, tylko po prostu idź. Ty możesz podejść tu.
Dobrze. Ty na razie czekasz. Zastanawiam się, czy ciebie tutaj trzymać. Dobra, zostajesz tu. W jeden róg. Dobrze. Gdzie ten drugi może być? On jest tu gdzieś, w tym pomieszczeniu, czyli tu są jakieś okna. Ten gość jest tutaj, więc trzeba by wejść jakoś tutaj, kurczę. Tylko jak otworzę te drzwi, to czasem on nie będzie tego słyszał? On się patrzy w tą stronę. Powinni chodzić i się ruszać, ale podejrzewam, że wtedy ta misja nie byłaby do przejścia za bardzo. Okej, okay, free mode. Jak tutaj to wygląda? Tu jest otwarte, więc tu trzeba będzie uważać, żeby goś nie wyczaił nas. Tu nie było żadnego wyjścia do góry? Nie. Tu nie było żadnego wyjścia. Dobra. Fang. Kieł. Idziesz do przodu. Ty idziesz też do przodu. Ty możesz podejść tu. Panienko Scarlet. Scarlet. A ty zostajesz tu. A ty i tak tam nie będziesz widzieć go. Więc ja wiem. To nie drzyj się. Jak tu jest wyjście? Tu są schody. Tu są schody. Mam nadzieję, że ten gość stąd nie będzie nas tu widział. Bo innego wejścia chyba tam nie ma. Czy w sumie jest? A, tylko do tego nie jesteśmy w stanie. Exit jest jakieś takie drzwi w powietrzu. No więc... Więc jedynie chyba tu mamy drogę. Dobrze, dobrze, ale nas jeszcze nie zauważyli. Tu jest jakiś gość, tu jest jakiś gość. I tu jest pewnie ten kolejny cel. No i tu jest ten cel właściwy. On jest odwrócony. Ale ten za to nie bardzo jest. Tu nas nie będą widzieć. Dobrze. Altan. Ty tak samo na górę. A, bo teraz jesteście tutaj mniej więcej tak. Tak, ruch jest dobrym antidotum na myślenie. Bardzo dobrze. Okej. Ty by było dobrze, żebyś się ustawiła gdzieś tutaj. Dobrze. Okej, dobra. No zakładam, że free mode. Dobrze. Czy jak ja to otworzę, to on się tutaj, że tak powiem, obróci, czy nie? Poza tym... A jak do tego dotrzeć tutaj? Tego pewnie trzeba tędy przejść. Jak ja tu mam wejść na to? Tu jest jeszcze jakoś wyżej gdzieś sufit czy coś? A, tędy możesz przejść. Dobra, Altan. City.
Tam cię nie zauważą. Coś takiego. Natomiast ty... Girl on a mission. Idź też tam. Free mode. Dobra, ty będziesz wchodził tu i tego dziób. Ten gość patrzy w tamtym kierunku, więc ty pójdziesz jego tam załatwiać. Ustawieni. Ty musisz przejść dalej tu. Ostrożnie. Żeby cię tutaj nie wyczaili. Nie widzimy, jak ten jest tu położony. To jest właśnie pewien drobny problem. A i tutaj wiemy, że jakiś gość jest, tylko tego właśnie nie wiadomo gdzie. Dobra. Panienko Scarlet. A, jest free mode. Dobrze. A, tam masz widok na kogoś. To zostań na razie. Tu gość patrzy w tą stronę. Nie wiem, jak ten gość patrzy. Funk, nie tak miałeś zrobić, tylko miałeś otworzyć te drzwi. Stay out of my way. Dobra. Pytanie, czy... Tu jest jeden gość, ale tu jeszcze był chyba jakiś gość. Szkoda, że przez to okno nie widać. What the heck? Czemu on tu wszedł? I hear you, motherfucker. Ten się wzburzył. Whoops. Dobra, teraz to nie wiem, co się dzieje. Chyba niestety po cichu się jest zaalarmowany. Chyba się nam tego nie uda zrobić, ale cóż, rozczajamy dopiero mechanikę. Altan. Otwieraj te drzwi. Kurczę, chciałem, żebyś otworzył drzwi. Coś tam widać? A, nie dolecisz, nie dojdziesz do niego, do gościa. Za daleko jest trochę. A tego nie zauważył. Tylko, że teraz tak, jak ja tu pójdę, to ten mnie prawdopodobnie zauważy. Nie wiem, gdzie ten jest. Nie widzę go tutaj. Czyli on gdzieś tutaj wybiegł, nie wiadomo gdzie.
Ty, a ty w tą stronę nie widzisz, co tutaj... No cywil jest, to mniejsza z tym, ale tego jakby... Masz jeszcze punkty ruchu? Masz jeszcze punkty ruchu? Kurczę, gdzie ten gość jest? Może on jeszcze nie wybiegł, może tutaj się schował? No trudno powiedzieć. Dobra, ciebie musimy tu wziąć. Czy gość mnie zauważył? Wydaje mi się, że tak. Czy ty jesteś w stanie tak podejść tutaj? Przez ścianę? No dobra. Trochę się teraz jednak był tutaj gość. Czyli nie uda się na pewno po cichu. Dobra, nic ci nie jest. Tu był jednak ten gość. A, bo to już nie jesteśmy w tym. Już go musimy nie po cichu załatwić w tym momencie. No ciekawe. Okej, okay, dobra. Możesz się tutaj wychylić? Nie możesz się wychylić. Właśnie, jeszcze nie do końca to działa, bo powinienem móc się wychylić na tą stronę, a nie lecieć tak, bo teraz to wejdę w, po prostu... No właśnie. Dobra, czas na po cichu się skończyło. Podejrzewam, że dopiero jak teraz wystrzeliliśmy, to się nie udało po cichu tego zrobić. Ale nie było wyjścia. Ach, troszkę kamera jeszcze tu wymaga dopracowania moim zdaniem. To nie było po cichu. To jeszcze nie koniec? A bo jednego żeśmy dopiero załatwili. Łopanie. A gdzie jest jeszcze jeden? A, jeszcze kurczę tam. Ja pitole, to jest jeszcze kawał drogi. Tu jesteś jakby ranny, czy coś? Tak wygląda, że jesteś ranny. Dobra, mamy medkit, ale to trzeba się najpierw tu pozbierać. Ty powinnaś wyjść do góry. Scarlett, masz apteczkę, więc musisz gościa podleczyć. Teraz jak się tutaj leczyło? Był jakiś tam tutorial do tego, ale już nie pamiętam. Aha, pewnie się podchodzi tak. Let's play doctor, shall we? Dobra, okej. Okay. Pospieszmy się troszkę może. Beat standing still.
W ogóle tu jakaś broń jest, którą mogliśmy też podnieść, ale... Właśnie, już mamy prawie godzinę, więc no nie chciałbym... Będzie najwyżej więcej niż godzinę po prostu odcinek. Musimy zobaczyć, ilu jeszcze tutaj gości jest. O, tu jakiś gość jest, ale to jest zwykły gość. Może nie będziemy teraz już po cichu robić, tylko tak. No tak, naprzód, naprzód. Scarlett. Tu cię będzie coś widziało. A stąd jesteś w stanie strzelać przez okno? A nie, bo tu nie ma okna. A panowie są w stanie jakoś tam przejść? Nie za bardzo. Dobra, wystaw się, Altan. O kurde, tam jest jeszcze gość. Czy ty jesteś w stanie gościa... Kurczę, szkoda, że przez okna nie można strzelać. Nie, można. No, niby można, niby nie można. Może trochę dalsza trzeba być. Trochę jednak kamera wariuje tutaj. Widzę. A, wiemy, o co chodzi. Trzeba po prostu zrobić tak, żeby być w odpowiednim kierunku ustawionym. Tylko nie wiem, czemu nie mogę strzelać przez okno. Mogę. Czy ty jesteś w stanie gościa tam trafić? Jesteś w stanie. Ty spróbuj podejść gdzieś tu. Oni pewnie będą strzelać teraz, więc... No, brawo. Okej. Ty jesteś troszkę na widoku, ale powinieneś tu dać radę. O kurde, jeszcze jeden gość. No dobra, trudno. Teraz będzie kiepsko. Trudno. Trochę teraz raszuję to, ale i tak nie zdążę w godzinę. Tak nie zdążę w godzinę. Bo to jednak strasznie długo takie podejście po cichu zabiera. Dobra. Dobra, ty już więcej nie robisz, ale czy można zmienić... Nie, wracaj. Czy z pistoletu jeszcze jesteś w stanie strzelić? Nie. Nawet się nie musisz wychylać. To kosztuje 10 AP, czyli dwa strzały albo jeden dokładniejszy. No, słabiutko. Stay out of my way.
ty w stanie w kogoś trafić z tego swojego shotguna? No, tak bym powiedział, słabo. Trochę dostał. No, ty jesteś troszkę słabo tutaj. Kurczę, chciałem, żeby były krócej niż godzinę te odcinki, ale trudno. Z przeglądu wakacyjnego gier. Ale jak się tak dobrze gra, no to... To trudno. Dobra, ten zwiał. Ło, panie, jaki on ma zasięg ruchu. No dobra. Czy ty nie powinieneś się na tą stronę obrócić? O, tak trochę. Dzień dobry, panie. Death is hereditary. Właśnie, nie trzeba było tu podchodzić. Tam jeszcze jest gość i tu jest jeszcze gość. Dobra, ty czy jesteś w stanie, kurczę, w końcu w gościa trafić? Nie jesteś w stanie. Czy ty jesteś w stanie tędy przejść tutaj? Przez okno jesteś w stanie. Natomiast ty, ja bym na twoim miejscu raczej gdzieś dosuwał z tym shotgunem. Z tym shotgunem. Tam jest jeszcze gość. Tu jest, tu jest. No, po cichu to by było zabawy chyba na 2 godziny, żeby tą misję przejść, szczerze mówiąc. Ciekaw jestem, że oni... Kto do nas strzelał z tyłu? A to kurczę dziady. No, szkoda, że tu nie jesteś w stanie. Jakbyś w tą stronę popatrzyła. Nie, jak się tak kłóca, to jest lipa. Dobra, ty spróbuj podejść tu. Teraz to już raszuje naprawdę, chociaż moim zdaniem może nie ma sensu raszować. 16 IP to nie. Najpierw musimy tutaj rozwiązać ten problem. Teraz tak, ty... Kogoś widzisz w ogóle? Nikogo nie widać. Tu jest jakiś niby gość, ale niby jest, niby nie ma. Stun grenade. Not enough IP. A, bo to jest, to jesteś ty, dobrze. No to ty tam zostajesz. Ty, wiesz co, wstań.
Ach, kurczę. Interrupt. Dobra, ile ty masz punktów w tym momencie, Funk? 13. Rzut granatem 5. Jednego żeśmy trafili. I wracaj tu. Dobra, wszyscy mają już prawie po zero. Tu będzie jeden schowany. Okej. Okay. Indigo. Czy ty kogoś tu jesteś w stanie się wychylić i zobaczyć? Nie bardzo. A jesteś w stanie tu podejść? 6 AP. Jeden gość chyba tutaj wszedł. Będzie nas tu od tyłu próbowała zaatakować. Ale to jest robota dla Scarlet. Ty musisz tutaj sporo przebiec, żeby cokolwiek... No właśnie. Nie, a ty musisz dosuwać w to miejsce. Ty już się ruszyłaś. No właśnie, ten będzie ciebie tu próbował zajść z tyłu. Więc musisz stąd się ewakuować jakoś. Chyba, że gościa widzisz. Nie. Ale powinnaś przetrwać ten atak. Więc... O. Wszystko kosztuje jakiś kawałek ruchu. Tu jesteś, gościu. Ile kosztuje ruchu, punktów ruchu to kucnięcie? 3. Ok. Czyli to mi akurat w sam raz zostanie. No, jak się strzela beznadziejnie, to trudno. Teraz ty. Ty tutaj jesteś tak, jakby z flanki czegoś chciał zajść. Nie wiem, czy trafiłem, czy nie trafiłem, ale zobaczymy. Oj, będzie długi odcinek. A może to na dwa podzielę? Albo już jak to oglądacie, to podzieliłem. No, wiedziałem, że gość będzie tu od tyłu próbował mnie. Kto znowu jest, kurczę, ranny? A, tylko tak możesz to zrobić. Teoretycznie... Możesz to strzelić, ale nie w tej turze, chyba. Wracaj.
Minus 4. Nie, nie jesteś w stanie, bo to kosztuje trochę ruchu. Okej, okay. Bo to jest wyjęcie nowej broni. Rozumiem. Okej, okay. Dobrze. Tego gościa trzeba zdjąć. Ty na razie... No właśnie, ty będziesz ostrzeliwana. Co nie jest dobrym tym, ale trudno. Jesteś w stanie coś zrobić? Tam na dół zejść na przykład? Nie, możesz tylko kucnąć. O, nawet nie możesz kucnąć. Low mamo, dobrze. Troszkę to skrzeniłem. Tu jest jakiś jeden gość. No, niby go tam widzisz, ale nie wiem, czy go jesteś w stanie tam trafić. Jesteś w stanie go tam trafić. Ty nie masz na AP. Teraz tak. Nie wiem, jeszcze jeden gość gdzieś był. Ty widzisz tego, kurde. Z shotguna. Gość dostał, kurde, z shotguna. Dobra, to trochę tak gram byle jak teraz już. No, trochę dostała. AP. Nie jesteś w stanie oddać strzału. Bardzo ranna jesteś? No trochę jesteś ranna. 3 AP zostanie. Trudno. Musimy ci dać jakieś wsparcie, tylko pytanie jak? Dwadzieścia, 18, 19. Teoretycznie stąd i z pistoletu, ale to też nic nie da. Okej, okay, będzie kiepsko trochę. Indigo coś nie za dobrze się sprawdza. Czy ty jesteś w stanie w tym momencie tamtego gościa z drugiej strony zobaczyć? Nie za bardzo. Granatów już nie masz. No, tu będzie trochę kiepsko. Wyrwało mu broń z ręki aż. Tam jeszcze jeden gość był. Dobra, tyle zrobimy tylko. Tam jest gość. Pięknie cię wyczaiłem.
Okej. Okay. Scarlett ma trochę przekichane. O nie, gość musiał przeładować. To się udało. Panience Scarlett. Out of magazines? What? No to z pistoletu go. Toodles. Bardzo dobrze. Ten gość, może ty w końcu trafisz w niego. Pięknie. Beat standing still. Okej, okay, not enough AP. Ty masz full AP. Czy jeszcze ten jeden został, czy jeszcze jakiś gość gdzieś jest? Tak, spróbujmy tam do niego podejść. Chyba jeden został. No. Auć. Jak to ty jesteś ranna, jak on dostał? Leave the area. A, bo ty, że tak powiem, powinieneś się podleczyć. No, można magazynki pewnie pozbierać, MLP, broń jest i tak dalej. Ciekaw jestem, czy automatycznie ta broń, że tak powiem, jest zbierana. Ona też jest ranna. Mam nadzieję, że się nie wykrwawią. Indigo. Scarlet. Teksty są niezłe w tej grze. No tak, może po cichu się nie udało, no ale trudno. No, dobór słów taki troszkę ciekawy. Tak, tak, dawać kasę. Okej, okay. No dobra. Myślę, że... Zobaczmy, co ktoś będzie mówił. Dobra, ochrona świadka była okej. Okay. Jakiegoś agenta mamy, że tak powiem, ratować w następnej misji. To pewnie będzie trzecia i ostatnia misja tego dema. Jeszcze nie wszystkie animacje, jak widać, są gotowe w tym demie. Okej, okay. Ale może nieważne od tej historii generalnie rzecz biorąc, myślę, że gra zapowiada się całkiem fajnie. Nie wiem jak w wersji finalnej, bo jeszcze troszeczkę tutaj jakby kwestii interfejsu trzeba by dopracować moim zdaniem, no ale w wersji beta to jest, no, czy nawet alfa, jeszcze dema to jest powiedzmy zrozumiałe zupełnie. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy replayability tak zwane, to pytanie, czy to będzie typu XCOM, gdzie tych misji będziemy mieć bardzo dużo, czy i będziemy się posuwać powoli z fabułą, czy raczej będzie, no nie wiem, mniej misji i gra krótsza. No zobaczymy. Wiem, że będzie też jakiś tryb skirmish, taki powiedzmy wolnych rozgrywek, no ale to też nie jest to samo, bo fajnie się też gra tak jak na przykład Battle Brothers, czy XCOM, gdzie się gra powiedzmy długo, długo, długo i tych misji jest bardzo dużo i fabuła powoli postępuje do przodu. Ale moim zdaniem gra fajnie wygląda.
No i cóż, mam nadzieję, że wam się też podobała i dzięki wam za oglądanie, dzięki za komentarze, polubienia, subskrypcje, trzymajcie się, cześć.